Cześć, witam was serdecznie w materiale na kanale World of Tanks, Turok World of Tanks. Dawno się nie słyszeliśmy, bo mam bardzo słabą formę. Co prawda nadesłaliście mi kilka powtóreczek, niektóre nawet z dużym wyznikiem expa i uszkodzeń. No jednak wiecie, moje kryteria doboru są nieznane i generalnie żadna mi się nie podobała na tyle, żeby ją pokazać na YouTubie. Natomiast moja przeciętna bitwa jak najbardziej się nadaje. W końcu jestem autorem tego kanału i mogę wrzucać co chcę. Dobra, jest to bitwa na Panterze M10, którą zrobiłem w Tanks Rewards niedawno. Jest to bitwa numer 2, a ogólnie, słuchajcie, w tym roku mam drastycznie słabą formę. Chyba jedna z najgorszych form od początku mojej kariery w WoCie. Słabo mi idzie, nie potrafię wykręcić dobrych, równych wyników, dobrych bitew. Generalnie naprawdę ogromny spadek formy, dlatego bardzo się cieszę, że ta bitwa w ogóle w tym roku pierwsza, to jest pierwsza moja dobra bitwa naprawdę w tym roku. Także jeśli mnie spotykacie na randomach, to prawdopodobnie w tych bitwach nie robię wiele albo praktycznie nie robię nic. Także cieszę się, że chociaż ta bitwa pyknęła. Losowanie bardzo dobre, preferencyjne na siódemki i na szóstki. Czołg bardzo przyjemny, podoba mi się. Co prawda druga bitwa, ale ja lubię tego typu maszyny, czyli celne, szybkostrzelne. Przyjemny czołguś, mapa to Zatoka Rybacka, obejrzymy sobie tą potyczkę, która będzie dosyć długa, ale zakończona, no zobaczcie, całkiem przyjemnym wynikiem. Jeszcze spójrzmy sobie na tą maszynkę, czy warto ją było robić? Jak najbardziej, ja jej w garażu nie miałem, także cieszę się, że można ją było w dosyć łatwy sposób zdobyć na tym Tank Retards, Rewards, Tanks Rewards, pociski, apeki, przebicie 150, uszkodzenie 135, APCR-y przebicie 194 i hajaki, których nie włożę, tylko 38 przebicia i tylko 175 uszkodzeń. Odnośnie samej bitwy jak najbardziej możecie ją zaobserwować. Na początek jadę sobie na środek, tutaj chciałem kontrolować troszkę mapy, jednak wróg w tym rejonie jest liczny, nie pozwala za bardzo łatwo się wystrzelać. Jak widzicie, o tutaj na przykład widzę, że nie zauważyłem, że nie mam kierowcy. No to są właśnie takie detale, które wpływają na to, że te moje bitwy ostatnio są po prostu słabe. Czegoś nie zauważę, podejmę złą decyzję, nie wychodzi, czasem drużyna nie dopisze, czasem mapa nie dopisze. Generalnie zawsze jest na co zwalić, ale tak naprawdę zwalam na siebie, że ta forma nie jest najwyższa. Mam nadzieję, że po tej bitwie to się zmieni i będzie forma zwyżkowa. Natomiast to chciałem jeszcze powiedzieć, korzystając z okazji, że wrzucam film na kanał o czołgach, zapraszam was na drugi kanał odnośnie piwa. Jest co prawda materiał na głównym kanale wotowym, że taki kanał powstał, ale może ktoś z was nie zajrzał, nie obejrzał, nie zasubskrybował. Także serdecznie zachęcam, żebyście tam po prostu zajrzeli. Linki będą oczywiście w opisie tego filmu. Jest to dla mnie dosyć istotne, żeby na tamtym kanale zdobyć 1000 subskrypcji, żeby odblokować te wszystkie, że tak powiem, YouTube'owe feature'y, które dla nowych twórców są poblokowane. To jest takie dosyć niekomfortowe, także jeśli chcecie mi zrobić przyjemność na nowy rok, to będę bardzo wdzięczny za wbicie tam i za subskrybowanie, ewentualnie żeby ten film jakoś tam, czy ten kanał wśród znajomych gdzieś tam zareklamować, może tą tematyką się interesujecie, także zazwyczaj nigdy nie prosiłem was o żadne lajki, o żadne suby. No, na tamtym kanale dosyć mi zależy, żeby go po prostu rozruszać, także będę zobowiązany. A co do samej bitwy? Bitwa nam się tutaj przestaje układać, 2 do 4. Zauważyłem w pewnym momencie, że pada nam ta linia 1. Tutaj dwa czołgi pod naporem 4. Wracam się. Czy to jest dobra decyzja? Różnie bywa, słuchajcie. Można tutaj po prostu, tak jak teraz dojeżdżam, nasi troszkę giną. Zostaje sam na chmary czołgów, robi się nieprzyjemnie, 2 do 6, trudna bitwa nam się zapowiada, ginie drugi czołg, zostaje sam na 4 maszyny na tej flance, no i sytuacja jest niekomfortowa zdecydowanie, ale będziemy walczyć, ja zawsze walczę do końca, nie poddaję się, będę się starał jak najwięcej ugrać, 2 do 7, więc bitwa nam się bardzo składa, środek wróg przejął, tam oni dzielnie, jeszcze próbuję wygrać to miasto. Widzicie, środek przejęty. Mogę mieć ostrzał w dwóch stron. Plecy, niestety,
również za chwilę mogą mi się tu wysypać wrogowie. No, szybkostrzelność tego czołgu pozwala na swobodne operowanie armatą i po prostu spamowanie tym pociskami. Mówię, to jest przyjemna maszyna. Jeśli ktoś na przykład jej nie ma, a w tym Tank Rewards zastanawiał się, czy ją robić, myślę, że warto było. Naprawdę fajna maszynka. Skorpion mnie trafia. I co przede wszystkim, to działo jest całkiem celne. Spójrz na ten strzał, trafienie. 4 do 10, ta bitwa naprawdę nie układa nam się dobrze. Tutaj widzicie, mam dobrą pozycję. Mogę pograć troszkę na wieżę, troszkę się pomajtać. Wróg się na mnie nie wysypał. Korzystam z DPM-u, korzystam ze swojej pozycji, korzystam z losowania i próbuję jak najdłużej przeżyć. Ta bitwa, słuchajcie, zapowiada się na przegraną zdecydowanie. Ale drugi frag, walczymy dalej. DPM sprawia, że nie pozwalam tym czołgom bezkarnie na mnie wyjechać. Karzę raz jednego, raz drugiego. Bardzo chciałem załatwić tego Hellcata, żeby mieć jeden czołg tylko koło siebie. To było dosyć istotne. Trafienie w Hellcata. Hellcat się dinga. Po raz kolejny. Jest T-43. Ten na mnie wyjeżdża. Wspomaga mnie Hellcat z bazy. Oj, tutaj nieudany strzał. Hellcat wspomaga. Dzięki pomocy niszczę kolejną maszynę, trzeci frag i kolejną, także jak widzicie, fajnie udało się na tej flance cztery czołgi zneutralizować. Kolejny wyjeżdża, wrogowie poczuli się bardzo pewnie, oni już tutaj mieli ogromną przewagę, zaczęli wyjeżdżać na pewniaka, a tymczasem jedna panterka z pomocą drobną Hellcata z bazy narobiła tutaj bałaganu. Gramy dalej, jestem w tej bitwie nadal obecny. Tutaj dużo ekspa wpadnie za ten pojedynek. Ależ teraz fatalny strzał, szkoda go bardzo. Ale na moim koncie 4 fragi, 2100 uszkodzeń widocznych, prawie 900 po asyście. Wykryty Cheeto, pełny Cheeto. Co prawda 6 tier, ale w hapsach ma przewagę. Więc piąta maszyna na tej flance. Tam oni zrobił dobrą robotę, nie pozwolił się w tym mieście pozabijać. Długo przeżył, narobił fragów, a ja teraz kolejny pojedynek z tego samego typu. Czyli gram na wieżę, na pozycję, na DPM, na celność armaty. No tutaj ta celność niestety tym razem zawiodła, ale też jest na niepełnym skupieniu. 3 pudła, szkoda ich bardzo, ale już mamy trafienie. Cheeto przyłączył się na burzaki i kolejne trafienie. Widzicie, to jest taka metoda peekaboo, czyli wychyl się, strzel i cofnij się. Ten cały czas na tych burzakach próbujemy tutaj kosić, ale to nic. Sytuacja jest coraz bardziej pod kontrolą, aczkolwiek cały czas trudna. Kolejne trafienie w Cheeto, ten za 3, kontujemy się do niego. No i słuchajcie, kolejny frag, piąty frag w tym miejscu, piąty frag w pojedynku bezpośrednim. Wydaje mi się, że ta sytuacja była kluczowa dla przebiegu tej bitwy. Obroniłem praktycznie w pojedynkę flankę, zgarnąłem 5 fragów, dużo uszkodzeń i przede wszystkim dużo expa. Wszystko było na bliski dystans i z własnego spota. Pojedynki bezpośrednie są zawsze mocno premiowane w tym systemie naliczania expa. No i teraz sytuacja. KW-3 i KW-85. My jesteśmy super Hellcatem i Hellcatem. Teoretycznie mamy przewagę, ale jak się okaże niebawem, KW-3 top tier będzie na full HP. Także ta informacja sprawia, że ten pojedynek staje się cały czas trudny. Na szczęście te dwa Hellcaty dobrze się zachowują, widzą, co się dzieje, dobrze czytają minimapy sytuację i teraz nasza szansa to wykorzystać swoje pozycje przeciwko dwóm czołgom ciężkim, które zdecydowanie mają w plecy, jeśli chodzi o zasięg widzenia i ukrywanie. Także walczymy dalej. Z bitwy, która zapowiadała się na srogą porażkę, robi się delikatny wyciąg. Próbuję teraz coś tutaj poświecić. Kompletnie nie wiedziałem, gdzie te kawulce. Mogły się cofnąć w okolice bazy, mogły szarżować w stronę naszej bazy, mogły też wjechać na środek, co było niezłym rozwiązaniem. I właśnie, KW-3 pojawia się na środku. Strzał bez sukcesu. Ja jestem na strzała, nie mogę sobie pozwolić. Zobaczcie, 1044 HP. Przesadziłem z tym full HP, ale jednak sporo HP. Super Hellcaty zajęły dobrą pozycję. Dobrze się przemieszczają.
Bez nich, mówiąc szczerze, ta bitwa byłaby bardzo trudna do ugrania. Możemy w tym momencie zrobić jakiś ogień krzyżowy, coś pokombinować. Dystans w tym momencie jest naszym atutem. Jest KW-3, ja mówię, tutaj bałem się zginąć, więc szukam sobie pozycji, a nasze Hellcaciki już tutaj robią doskonałą robotę i obijają tego kawulca, wykorzystając pewnie lornetkę, siatkę, krzaki, zasięg widzenia. Także zdecydowanie przyczyniają się do wygrania, na szansę do wygrania w tej bitwie. Ja tutaj szukam sobie przestrzału, boję się, cały czas boję się, żeby ten KW-85 tutaj się nie pojawił nagle i mnie nie wykończył. A już widziałem, że ta bitwa no, ma szansę na masterkę. Te 5 pojedynków bezpośrednich sprawiło, że, no, że zacząłem w to wierzyć. Super Hellcat skraca, ma dużo HP, bardzo dobra decyzja z jego strony, wie, że może przyjąć strzał, widzi, że sojusznicy są na oparach, także naprawdę fajna gra tego zawodnika, robi tutaj kapitalną robotę, objeżdża, a ja wykrywam chyba KW-85 i spokojnym strzałem robię 6. fraga. A nasze Hellcaty, zobaczcie, ogień krzyżowy, bardzo ładnie, jeden z tyłu, drugi z przodu. No i Hellcat kończy, bardzo, bardzo fajna bitwa. Spójrzmy na screeny końcowe. I wreszcie, słuchajcie, pierwszy raz w tym roku odznaka mistrzowska. Bardzo się, bardzo, bardzo cieszę. Może to będzie przełamanie i forma wreszcie pójdzie w górę. Stalowa ściana, specjalista, duży kaliber. 3066 uszkodzeń, 6 fragów dało, fajny wynik expa, 1451. Oni zrobił dobrą robotę, ponad 1000 expa, ponad 2600 uszkodzeń. Hellcat zrobił bardzo dobrą robotę, 2300 uszkodzeń, też ponad 1000 expa. No i ten super Hellcat w końcówce, również dobre zachowanie. Udało nam się tą bitewkę po prostu wygrać. 48 strzałów oddanych, 33 trafień, 27 przebić na bliski dystans, około 2500 ze snajpy, 400 zablokowane, prawie 1000 po asyście, 4 km przejechane, zarobek to 80 tysięcy z kontem premium. Także jestem naprawdę przeszczęśliwy, że udało się to wygrać, że wpadła masterka. Wreszcie jakieś przełamanie, także mam nadzieję, że bitewka mi się podobała. Jeśli zrobiliście już tą panterkę M10, dajcie znać, czy już macie na nim masterkę i jak wam się nią gra. Mi naprawdę całkiem, całkiem przyjemnie, a teraz po tej masterce, no to już zupełnie na luzie, bez spiny, dla przyjemności. Także dzięki za obejrzenie. Raz jeszcze przypominam o drugim kanale Piwny Amator, na który was serdecznie zapraszam. Widzimy się tutaj i tam, tam i tutaj. Do zobaczenia w komentarzach. Cześć!